wstyd się przyznać, ale jako ogrodnik, jedynymi kwiatami, które mamy u siebie na ogrodzie, no może poza lawendą, z którą mam związki i rozwiązki, czasem ją sadzę, czasem ją przesadzam, to zależy jak ładnie zakwitnie i jak dużo krzaczków przezimuje. Więc tymi jedynymi kwiatami, które są z nami od kilku lat, to są czosnki ozdobne. Pokażę Wam kilka, jakie mamy. Wszystkie cebulki kupiłam 2 albo 3 lata temu w Lidlu. Kupiłam różne kolory, zostało tylko kilka. Kilka przysadziłam do babci i sadziłam po jednej cebulce, a one się później tak ładnie rozrosły. Z jednej tutaj widać jest 6 kwiatów. I podejrzewam, że gdyby nie to, że rosną w kamieniach, to byłoby ich więcej i ładniej by się namnożyły. Tutaj mamy miłożąba, Gingko biloba. Tutaj jest jeszcze jeden czosnek. Było ich tutaj też chyba, był jeszcze 2. Tutaj jest biały. Tutaj mamy fiolecik. I tam jest jeszcze 2. Kupowałam je właśnie w Lidlu i sadziłam je jesienią i właśnie chciałam Wam tutaj polecić, że jeżeli chcecie posadzić, żeby to ładnie urosło wszystko na wiosnę, to najlepiej tak we wrześniu, w październiku zerknąć sobie do Lidla i tam wtedy są różne odmiany, różne kolory, różne ceny i różne ilości tych cebulek w opakowaniu. Ja w tym roku chciałabym kupić dużo tulipanów i zasadzić na jesień, żeby na wiosnę było właśnie tak ładnie, wielkanocnie kolorowo. No i w sumie to tyle. One są naprawdę fajne. Tak fajnie między trawami wyglądają, dosyć nowocześnie. Było ich jeszcze troszkę więcej, ale zcięłam i zaniosłam na cmentarz. Wyglądają ładne, delikatne, fajne. A jeszcze położyłam tą lawendę, którą przycinałam ostatnio na filmiku, jak pięknie odbiła, bo miałam kilka komentarzy na ten temat, że ona nie jest za nisko, że ona nie odbija, że zniszczyłam i tak dalej. Proszę bardzo, jest taka ładna, gęściutka, jedna, druga i tam jest 3. Także nic się z nimi nie stało. Tak samo ze sesleriami, ładnie odbiły. A tutaj są bukszpany, które zostały niedawno dużo, dużo ścięte. Gdzieś tyle. I potraktowane tym sprayem, tym Harry, taką mieszanką właśnie na ćmy bukszpanowe. I ich już nie ma, tylko tutaj są pozostałości zniszczeń, które zrobiły i pomalutku myślę, że odbiją. Tu mam jeszcze 3. Tylko potrzebują czasu, a tutaj już nawet widać. Tutaj widać już nowe listki. To są po prostu takie stare jeszcze. Tutaj też są ładne, już nowiutkie listki. No to tyle. Tak wygląda update tego kawałeczka ogródka.